Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie premierze. Ta wczorajsza, przepraszam bardzo, wielogodzinna dyskusja była bardzo ciekawa, tylko mówię z przykrością, była ona trochę jak cicer cum caule, jak groch z kapustą, dlatego że były wymieszane w tym wszystkie wątki dotyczące spraw europejskich, a więc pakt fiskalny, który pan sam obiecał, że dyskusja się odbędzie 3 miesiące temu, do niej nie doszło i może szkoda, bo wtedy byłoby więcej czasu na pogłębioną debatę, oraz sprawa dochodzenia do euro, co się w istocie też nie wyjaśniło, i wreszcie budżet. Ten budżet, nolens volens, zdominował dyskusję. Ale ja chciałem pana zapytać o rzecz, która ku mojemu zdziwieniu nie pojawiła się jednoznacznie w sensie zobowiązania rządu. Otóż kluczowy artykuł tego traktatu to jest artykuł 14, zwłaszcza punkt 5, który mówi w ten sposób, że państwa objęte derogacją, ja to upraszczam, nie będą objęte postanowieniami traktatu, chyba że wcześniej same to zadeklarują. Więc ja chciałem pana poprosić, pana albo kogoś w pana imieniu, o zobowiązanie, że do momentu wejścia Polski do strefy euro, polski rząd nie wystąpi o objęcie go wszystkimi zobowiązaniami, które się łączą też ewentualnie z, w cudzysłowie, karami finansowymi za niestosowanie dyscypliny budżetowej.